Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek żurnalowych herstorii. Dziś porozmawiamy o, porozmawiamy o tworzeniu art żurnala, którego nie umiem jeszcze, że tak powiem, umiem, ale nie odważam się jeszcze zrobić na żywo, czy tam na filmie pokazać, jak to wszystko robię. No to pokażę Wam to, co zrobiłam. Przygotowałam sobie różne takie wycinaneczki. Nie wszystkich użyłam, bo te klisze i te takie strzałki były użyte w poprzedniej herstorii, więc no nie ma co tam 8 razy tego samego używać. No oczywiście klej, spryskiwacz do wody, ponieważ używałam farb i chciałam te farby tak rozprowadzić trochę, więc spryskiwacz. Deco Art, farba akrylowa, brązowa, czarne gesso, pasta modelująca Pentart, to jest taka pasta light, ona jest rewelacyjna, ona jest po prostu jak masło, ją się tak dobrze rozsmarowuje. No i jak pasta, to szpatułka oczywiście i użyłam brązowego wosku, to jest brąz oliwkowy. Od Sea Artu. Ja bardzo lubię te woski Sea Artowe. I Distress Mica Stain. I to jest Holly Branch. Po prostu taki zielono-żółty. I niestety jest bardziej żółty niż zielony w kontakcie z wodą. A teraz jak wygląda sam nowy Art Journal? No wygląda następująco. O kim jest ten odcinek? Przeczytacie oczywiście w opisie. Ale powiem Wam, że jest to pani związana z informatyką, czyli jakby moja bajka. I jeśli ktoś zna i ma jakiekolwiek wyobrażenie o programowaniu, to na pewno, a nawet jak nie ma, to na pewno widział kiedyś taki napis Hello World. I to jest właśnie jeden z tekstów, jeden z takich, wiecie, no... efektów końcowych użycia języka programowania, który na cześć naszej bohaterki został nazwany Adą. Ok, no to reszta o pani z herstorii do poczytania w opisie. Natomiast co my mamy tutaj w naszym art journalu? No w art journalu mamy oczywiście biało, na biało wygesowaną bazę. Później na to suche gesso nałożyłam pastę przepuszczoną przez maskę. Muszę sięgnąć tą maskę. I to jest taka maska. Ona jest z Primy, jeśli się nie mylę. Nie ma niestety tutaj niczego takiego napisanego, ale wydaje mi się, że to jest Prima. I po prostu wykorzystałam te napisy oraz tą tutaj taką a la mandale. Tak? I napisy. Wilka użyjemy kiedy indziej. Więc przepuściłam pastę przez tą maskę, wysuszyłam i zaczęłam zabawę farbą. Najpierw farbą brązową, posmarowałam sobie tutaj te rogi, rozprowadziłam pastę po pracy, po czym wyciągnęłam woskiem napisy. A na koniec zrobiłam chlapki właśnie tym Distressem. To jest taki, wiecie, w psikaczu. Pewnie słychać, jak tam lata ta kulka, która rozbija, jeśli tam się coś miałoby powysychać i wiecie, zrobić się taką nie cieczą, tylko bardziej taką galaretką, no to tam się elegancko rozbija. No i na koniec, kiedy już wszystko wysuszyłam i pochlapałam tym Distressem, to raz jeszcze wyciągnęłam woskiem napis. Oczywiście na wosku żadna farba ani żadna mgiełka się nie trzyma. Wystarczy po prostu zetrzeć, jeśli gdzieś tam się coś chlapnęło. No i wosk jest tłusty, więc wszystko z tego wosku zejdzie. Robiłam też kiedyś taką pracę. Nie wiem, czy to było tutaj, czy w innym, czy to była taka fizyczna praca, gdzie najpierw robiliśmy... nie, to była inna praca. To była praca mediowa. To było chyba jakieś pudełko z Karoliną Bukowską i tam najpierw wszystko, albo notes to był, notes chyba, wszystko najpierw pociągnęłyśmy woskiem,
Potem zagesowałyśmy na czarno i później mokrymi chusteczkami zbierałyśmy to czarne gesso z wosków. Podobnie reaguje farba, po prostu wystarczy ją wytrzeć. Natomiast ja jeszcze, chociaż był widoczny ten wosk, jak starłam tutaj wszędzie ten distres, ale jeszcze pochlapałam sobie trochę wodą, więc to mi elegancko wszystko z tych literek, które są odrobinę wystające, spłynęło, ale na koniec jeszcze sobie raz, że tak powiem, pociągnęłam tutaj tym woskiem, żeby te napisy były bardziej takie, wiecie, błyszczące. Przybliżę to trochę. Na koniec wszystko pochlapałam czarnymi chlapkami, żeby uspójnić pracę, bo dużo elementów jest tutaj czarnych, więc żeby ta czerń gdzieś tam się też jeszcze pojawiała. No a na koniec łap szczęście, naucz się latać. To są napisy wycięte oczywiście z takich pasków od Craft O'Clock. Zatem tak wygląda druga herstoria. W tym miesiącu pojawią się jeszcze dwie. Mam nadzieję, że uda mi się wymyśleć jakąś kompozycję do pani, która wymyśliła zmywarkę. Uważam, że to powinien być Nobel, po prostu Nobel. I panią, która wymyśliła pierwowzór obecnej lodówki. Czyli idziemy trochę, przepraszam, idziemy trochę teraz w klimaty domowe. A później mam na oku dwie panie z astronomii i dwie panie z fizyki. Okej, no to na dzisiaj chyba wszystko. Tak wygląda mój art żurnalowy wpis. Wiecie, że art żurnal to niekoniecznie jest moja bajka, ale staram się i próbuję, i może kiedyś w końcu dojdę do jako takiej perfekcji. Mam nadzieję, że następne dwa wpisy będą trochę bardziej papierowe niż mediowe, ale no, zobaczymy, co tam koniec końców wyjdzie. Bardzo chciałam w tej pracy użyć dzisiaj różowego, bo poprzedni wpis miał już ten zielony i niebieski kolor, więc chciałam tym razem użyć różowego. No ale ten napis jest zielony, więc tu różowy nichust nie pasował. W związku z tym postaram się trochę użyć papierów w następnym wpisie, więc może się w końcu różowy spasuje. A i jeszcze jedna rzecz, chyba muszę kupić nowy art journal. Nie, tu jeszcze kilka. Myślę, że jeszcze na ten miesiąc starczy. Tutaj oczywiście przeszła mi no, mgiełka, czyli ten mój distres. No i też farba spłynęła, nie? Więc to trzeba będzie przełożyć. No i tutaj jak zabezpieczę następne gessem, to tutaj te wszystkie, wiecie, przecieki zamaluję. Więc no nie ma strachu, jeszcze do końca tego miesiąca powinien mi ten art journal starczyć, a potem zrobimy sobie nowy art journal i zrobimy do niego okładkę. Ta okładka jest bardzo mediowa i ona jest bardzo odstająca. W związku z tym on się, no wiecie, nie rozkłada na płasko, nie? Ale mam nadzieję, że teraz będę miała jakiś trochę lepszy pomysł na tą okładkę. Też pewnie będzie mediowa, ale może mniej odstająca, nie? Może bardziej pójdę w maski i w pastę niż w te takie elementy, wiecie, wyciskane. Choć niczego nie obiecuję. No dobra, na dzisiaj to naprawdę wszystko. Żegnam się z Wami ogromnym serduchem. Dziękuję, że ze mną jesteście. Zapraszam do kciukowania, do komentowania, do zostawiania jakiegoś śladu po sobie. A jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to bardzo proszę o naciśnięcie dzwoneczka. Pa!